www.e-kolo.pl. Witamy w krótkich rozmowach. Czas kampanijny to dla posłów też czas gorący. Witamy serdecznie w naszym studiu posła Koalicji Obywatelskiej Tomasza Nowaka. Witam pana, witam państwa. Od kilku lat jest nieustanna kampania, więc tak naprawdę najpierw samorządowa, europejska, parlamentarna, teraz prezydencka, w nieustannej gotowości, to fakt. Może od razu zacznijmy od pytania, czy państwa kandydatka na prezydenta odwiedzi koło? Tak od razu. Zdecydowanie chciałbym, żeby odwiedziła. Zwłaszcza, że ma taką ideę, ażeby spotykać się w mniejszych miejscowościach z bardzo prostego powodu. My po prostu chcemy przekonać mieszkańców tego typu miast, miasteczek, wsi, gmin, że to jest dobra kandydatka, że to jest kandydatka, która jest otwarta na ludzi, potrafi z ludźmi rozmawiać, ale także, i to będziemy przedstawiać na naszej konwencji programowej i w poszczególnych prezentacjach, ma także konkretny program, który ma przyczynić się do tego, że wszyscy będziemy czuć się wspólnotą w realizacji określonego celu, a tym celem musi być przede wszystkim dobrobyt Polaków, ale i bezpieczeństwo Polaków. To dlaczego Małgorzata Kidawa-Błońska, a nie kto inny powinien zostać prezydentem Polski? Ponieważ jest prawdziwym prezydentem i ma męża. Ma prawdziwym prezydentem, nawiązuje do hasła prawdziwa prezydent i ma pewną przyszłość dla nas zapewnioną, a to, że historycznie jest prawnuczką, tak, prezydenta Polski, to fakt, ale to jest tylko taki ornament, a tak naprawdę to jest po prostu ciepła, sympatyczna, ale także mocna i charakterna kobieta, która nie pozwoli sobie być prezydentem, zakładnikiem jednej partii, to my wiemy. To nie jest osoba, która będzie podpisywała wszystko, bo przyjdzie polecenie ze strony rządu. To jest osoba, której prawo, wolność człowieka, ale także uzgadnianie pewnych spraw wspólnie przy jednym stole, ponad podziałami politycznymi, będzie priorytetem. Takim największym wyzwaniem, jakie w tej chwili stoi, i ona cały czas to podkreśla, to jest sprawa naszego zdrowia, służby zdrowia, tego, żeby Polacy czuli się bezpiecznie właśnie w szpitalu, żeby wiedzieli, że ten szpital nie jest zadłużony i że za chwilę nie padnie, w szpitalu, w którym nie będzie brakowało lekarzy, w którym nie będzie brakowało leków, w którym pacjenci na przykład onkologiczni będą leczeni, a nie pozbawiani pewnej perspektywy leczenia. Czy pan wie, że w Czechach jest 85% euro na jednego mieszkańca, pieniędzy przeznaczonych na onkologię, a u nas zaledwie 40 euro? To też tym bardziej szokujące jest to, co się wydarzyło podczas ostatniego posiedzenia Sejmu, kiedy PiS, rządzący PiS, chce przeznaczyć 2 miliardy złotych na telewizję publiczną, na propagandę, której mamy wszyscy potąd. Propagandę fałszywą, zakłamującą rzeczywistość. Oni chcą, żeby za te 2 miliardy złotych jeszcze bardziej fałszowała i jeszcze bardziej zakłamywała rzeczywistość. A my powiedzieliśmy nie, nie. I Senat powiedział nie. Nie zgadzamy się na przekazanie takich pieniędzy. Chcemy, żeby te pieniądze poszły na pacjentów onkologicznych. Żeby z tych 40 euro na osobę zdecydowanie więcej było. Jeśli my w tej chwili przeznaczymy te 2 miliardy złotych dodatkowo na pacjentów onkologicznych, to zdecydowanie zwiększy się wykrywalność, ale i wyleczalność. Ile tu pieniędzy mamy za mało, tam propagandy mamy za dużo, a tutaj tych pacjentów też jest dużo i oni zasługują na to, żeby być wyleczeni. I to, co się wydarzyło z panią poseł Lichocką, która pokazała nam w tym momencie palec, środkowy palec, wykonując wulgarny, paskudny gest, jest symbolem tego, co się dzieje w tej chwili w naszym państwie. Bowiem tak naprawdę to jest gest wobec nas wszystkich, pokazujący, że liczy się tylko partyjniactwo,
i liczy się tylko interes partii, a nie interes każdego z nas. To jest dramatyczne. Ten budżet, który teraz przegłosowywaliśmy, jest przecież budżetem oszustwa, jednego wielkiego oszustwa. Mówi premier, że to jest budżet zrównoważony. A to nie jest zrównoważony. 50 miliardów co najmniej nie ma odpowiedzi na podstawowe rzeczy. Ja przed chwilą odbierałem telefony z rozpaczonego nauczyciela, który za chwilę straci pracę. Rozmawiam z burmistrzami, z prezydentami, którzy mówią, że takich nauczycieli jest razy ileś, ponieważ no w tej chwili brakuje w samorządach pieniędzy. A brakuje z jakiego powodu? Brakuje z powodu tego, że rząd nie przeznacza samorządom pieniędzy na oświatę w tym stopniu, w jakim powinien. Kiedyś było 80% z budżetu państwa, teraz jest 50-60%, a wy samorządowcy radźcie sobie sami. To też spadają inwestycje. Coraz mniej samorządy mają możliwości działania na rzecz lokalnych społeczności. Dlatego my w poprawce budżetowej dwie fundamentalne rzeczy. Po pierwsze na tą onkologię. 2,5 miliarda przeznaczyliśmy na w poprawce budżetowej do tego niby zrównoważonego budżetu, ale także przeznaczyć chcieliśmy 15% na podwyżki dla nauczycieli i nie kosztem samorządów, tylko żeby były pieniądze z budżetu państwa. Niestety oczywiście rząd przegłosował, powiedział, też pokazał właśnie ten środkowy palec i nauczycielom, i pokazał środkowy palec również właśnie pacjentom onkologicznym. A czy ten środkowy palec to będzie trochę logo tegorocznych wyborów? Panie redaktorze, to się samo zrobiło. To się samo zrobiło. No dostaliście prezent. To się samo zrobiło, ja jestem... Ale to wie pan co, żeby coś się samo zrobiło, to oznacza, że musiało trafić na takie społeczne oczekiwanie. Znaczy, ten gest pokazał coś bardzo prawdziwego. To nie jest sztuczny gest, to jest gest prawdziwy. A jeśli on jest prawdziwy, to ludzie myślą, o, chyba coś na rzeczy jest. I odczuwają to, że ten gest jest do nich skierowany, bo jest prawdziwy. I rozumieją, że oni, jak pójdą do szpitala, to mają problem. Jak widzą ich dzieci, które są zatłaczane w ciasnych klasach, widzą niedobory nauczycieli, widzą brak czystego powietrza i tak dalej. Państwo nasze w tej chwili nie działa, po prostu nie działa. I to jest dramatyczna sytuacja. Ten palec pokazuje, że a co tam? My swoje robimy, idziemy jak walec, a wy bujajcie się. Ale czy uważa pan, że ten palec zmieni nastawienie takich przekonanych wyborców Prawa i Sprawiedliwości? Przekonanych nie. Ale wie pan, w wyborach liczy się w tej chwili właśnie ci nie, którzy nie do końca się identyfikują. Nie ten żelazny elektorat. Bo ten żelazny elektorat, on jest, ale on wbrew pozorom nie jest taki wielki. I to w PiS-ie wiedzą. Przecież ostatnie wybory parlamentarne pokazały, w sensie ilości bezwzględnej osób przeciwnych PiS-owi, to tych osób było więcej, o milion. O milion, dlatego wygraliśmy wybory do Senatu. Natomiast ordynacja wyborcza, DONT tak zwany, do Sejmu, spowodował, że PiS dostał tych 20 czy 30 mandatów więcej. Ale wiedzą doskonale, że w liczbach bezwzględnych osób, które są sprzeciwiają się tej władzy, jest więcej. I teraz do tych wyborów prezydenckich pójdą ludzie, którzy będą się zastanawiali, czy dać PiS-owi dalej bezwzględną taką władzę i że będą mogli z nami zrobić wszystko, czy też może nie. Jeśli PiS rządzi w Sejmie, to może dać jeszcze prezydenta, który będzie też racjonalizował to wszystko, co robi PiS, i organizował na przykład wysłuchania publiczne, stoły, podczas których usiądziemy wszyscy, czego nie ma w tej chwili. W Polsce nie ma debaty nad żadnymi problemami. W Polsce jest tak, że PiS przynosi jakiś projekt i my w ciągu dostajemy go o godzinie 16, a o godzinie 4 rano musimy go przegłosować. No to jest chore. To jest jedna wielka paranoja. A czy w tej kadencji zmieniło się coś, chociażby może tak jak pan mówi, w podejściu władzy, w organizacji waszej pracy poselskiej w porównaniu do poprzedniej kadencji? Wie pan co, jest chyba gorzej. Z tego powodu, że no jeszcze tego nie było, żeby pani marszałek czy marszałek unieważniał głosowania. A to już się zdarzyło. Znaczy jak się okazało, że przegrywają głosowanie, to unieważnili głosowanie.
Czegoś takiego to nie było. To jest działanie, znaczy PiS ciągle przekracza pewną granicę. I to przekracza tę granicę, naciągając rzeczywistość dramatycznie. Jak tak dalej pójdzie, to ja nie wiem, czy my jeszcze ostaniemy się w Europie, to po pierwsze. A po drugie, najważniejsze, co z naszymi kieszeniami, znaczy co z naszymi wypłatami, co z naszymi pieniędzmi. Ja nie wiem, czy pan, ja robię zakupy na przykład, nie, to jest niesamowite, wchodzę do sklepu i za każdym razem jestem coraz bardziej zdenerwowany, żeby nie powiedzieć dosadniej. No bo te 100 zł, za które kiedyś kupiłem x rzeczy, w tej chwili jest x minus 30-40%. A mi się mówi, że inflacja jest 4,4 i tak przerażająca. 4,4 to jest przerażająca inflacja. Ale za chwilę my wszyscy odczuwamy, że ona jest większa. Że nas się robi w konia. Ta inflacja jest większa. Jest większa. I teraz ja w Sejmie mówiłem, że to jest przyczajony tygrys, ukryty smok, ta inflacja. Ona zniszczy te oszczędności, które mamy. Emerytury zmaleją dramatycznie, one są już małe i jeszcze bardziej. Nasze pensje zmaleją jeszcze bardziej. Będziemy mogli coraz mniej kupić za to. I jak tak dalej pójdzie, fajnie, że uruchomili socjal, fajnie, że 500+. Fajnie, to był dobry pomysł. No ale nie może być tak, że teraz te 500+ jest zjedzone przez inflację. Czyli gospodarka nam po prostu zaczyna odpowiadać na nadmierny socjal, a za małą dbałość o to, żebyśmy się rozwijali. Bo my idziemy wraz ze wzrostem światowej gospodarki. Bo jest. Akurat tak się zdarzyło, że PiS rządzi we świetnym okresie. W przeciwieństwie do nas, że rządziliśmy, kiedy była Bessa, kiedy był kryzys światowy. Oni w tej chwili w hoście światowej rządzą. Ale co będzie, jak się za chwilę ta hossa skończy? To my wszyscy? Co z nami? Co z Polakami? Co z ich oszczędnościami? Co z ich pensjami? To jest naprawdę wielkie zagrożenie. A teraz porozmawiajmy o naszym podwórku lokalnym. Jest pan posłem, który pracuje w komisji na rzecz... jak gdyby sprawiedliwej transformacji. Transformacji naszego regionu, która jest potrzebna. I teraz pytanie. Wiele się mówi o tym, że środki unijne mogą być dostosowane, ich wysokość chociażby do podejścia do światowego ocieplenia klimatycznego i też praworządności. Czy nie boi się pan, że właśnie na tym stylu rządzenia, na tym podejściu do tego, co jest oczywiste, czyli tego globalnego ocieplenia, możemy stracić my, mieszkańcy Koła, Konina, Turku? Oczywiście. 25 marca zapraszam Waszą redakcję również. Robię jako przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej spotkanie ze wszystkimi samorządowcami. Tu z terenów, które są objęte, powinny być objęte transformacją. Zapraszam też z Kolskiego przedstawicieli i chcielibyśmy pokazać, że już jest, trzeba sięgać po określone środki, są określone możliwości, pieniądze są na stole jeszcze z tej starej perspektywy, a także tak zwana Polska Zielona Sieć pokaże ten projekt transformacyjny. Czyli my chcemy pokazać, żeby samorządowcy powiedzieli, że są zdeterminowani na zmianę. Żeby jeszcze, jeśli niektórzy nie wiedzą, że ta zmiana powinna być, to niech też wiedzą, że musi być i oni muszą się też do tego przygotować i oni muszą mieć pomysły transformacyjne, samorządy. I chcemy dlatego z samorządowców taką rozmowę z samorządowcami. Ja pierwsze posiedzenie miałem, kiedy robiliśmy taką fotografię energetyki anno 2020 i tego, co powinno być w 2050. Był minister, przedstawiciel, wiceminister do spraw klimatu, ale my jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że to, co powiedział premier Morawiecki, jest humbukiem, no jest nieprawdą. Bo premier Morawiecki jeszcze w grudniu powiedział, że wynegocjował, że my możemy sobie iść własną ścieżką dochodzenia do zeroemisyjnej gospodarki z terminem nieokreślonym, a i tak dostaniemy pieniądze. Okazało się, że nie. No, po raz kolejny premier Morawiecki mija się z prawdą, delikatnie mówiąc. Minął się z prawdą, jak był w Koninie, mówiąc na przykład, że Ościsłowo to już zgoda była i tylko ktoś tam ją zablokował, ale że będzie. Minął się z prawdą w Kole, kiedy był i obiecał obwodnicę Koła.
A jak widzimy w tej chwili, to jest tylko też takie, no słuchajcie, spokojnie, spokojnie, poklepał starostę, będzie dobrze, będzie dobrze, będzie. I to samo z Turkiem, no też wracam w tej chwili przed chwilą z Turku, za chwilę tam będzie prezydent Duda, też będzie pewnie coś obiecywał, tak? A gdzie są te obietnice? Kolej miała być między Turkiem a tym, a most był na, miał być most, miał być koło Szczepidła, tam między Kolskim a Konińskim powiatem, mieliśmy mieć piękny most, gdzie to wszystko jest? To jest tworzenie rzeczywistości, której nie ma. I wracając do tej sprawiedliwej transformacji, my jesteśmy... Dużo projektów zostało bardzo dobrze ocenionych. W maju będzie Franz Timmermans, który odpowiada za transformacyjne projekty, będzie w Koninie. I chcielibyśmy też, bo przyjeżdża dlaczego do Konina? No dlatego, że okazuje się, że z perspektywy Unii Europejskiej Wielkopolska Wschodnia zaczyna trybić. To znaczy oni zgłaszamy projekty, które są bardzo interesujące. I od strony takich działań tu samorządowych, lokalnych, poprzez pełnomocnika marszałka do spraw transformacji, my jesteśmy w ciągłym dialogu z Brukselą, teraz na przykład Piotr Korytkowski, prezydent Konina, dzisiaj jest też w Brukseli w tej sprawie, my tutaj działamy, no ale może być tak, że z powodu rządu czapa górna, znaczy ten górny pułap pieniędzy, będzie nie, dla tych tak, a dla Polski nie, bo my nie wchodzimy do tego projektu, no. No, jeśli chodzi o tą transformację, to geoterma jest w kole tym priorytetem. Mhm. I czy ewentualne kolejne działania na pozyskanie środków, chociażby na tą ciepłownię, będzie w ramach działań, którymi Pan się zajmuje? Jeśli, to znaczy tak, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska dostaniecie kwestia drugiego odwiertu już w tej chwili tak. Zatłaczającego. I o drugi odwiert stara się w tej chwili Koło, Turek i Konin. I ten drugi odwiert, nie wiem dlaczego właściwie czekamy, bo ciągle jest przedłużane rozstrzygnięcie tego konkursu. Wydaje mi się, że te trzy powiaty dostaną ten, bo są dobrze przygotowane, zaawansowane i tak dalej. I teraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska stąd będzie. Ale powstaje pytanie, co dalej? To znaczy, że będziemy mieli otwór zatłaczający, będziemy mieli elektrociepłownię, bo te wszystkie aspirują o to, żeby były ciepłownie, nie w kogeneracji, tylko ciepłownie. Zresztą może w różnych to powiatach różnie wyglądać. Ale teraz chodzi także o wykorzystanie tych zasobów geotermalnych jeszcze do innych rzeczy. Bo tutaj ta sprawiedliwa transformacja ma dotyczyć po pierwsze kształtowania nowych miejsc pracy, żeby był nowy przemysł, nowy rodzaj rozwoju danego obszaru, ale także, żeby zwracał tym samorządom, tym regionom to, co utracili, bo często środowiskowo zostaliśmy bardzo pokrzywdzeni. Na przykład odkrywki spowodowały osuszanie jezior i tak dalej. I trzeba znaleźć pieniądze, które pomogą nam odnowić ekosystem. To jest też bardzo ważne. A trzecia sprawa to jest taka przebudowa społeczeństwa. Znaczy, żeby społeczeństwo zobaczyła pewną szansę w tych projektach transformacyjnych i żeby umiało sięgnąć po to i samo zagospodarować tą przestrzeń transformacyjną dzięki środkom, które będą w zasięgu ręki. Bo każdy z nas, no, jesteśmy, żyjemy w państwie, w którym liczy się przede wszystkim inwencja, pomysł, przynajmniej powinniśmy w takim żyć, a nie tylko socjal, tak? Czyli żebyśmy my mieli umiejętność sięgnięcia po te pieniądze, skorzystania z nich i robili kolejne biznesy rozwijające nasz region. Wracając do naszego ponownie podwórka, od początku kadencji wśród Pana interpelacji poselskich były te, które dotyczyły miasta Koła lub powiatu kolskiego? Powiatu kolskiego nie. Ja na razie robiłem strukturalne, to znaczy interpelacje związane właśnie z tymi sprawami transformacyjnymi. Ja mnie interesuje i dociskam odpowiedzi związane właśnie z tym wejściem do zielonej energii, o tych transformacyjnych sprawach. I raczej globalnie było, natomiast zadałem pytanie ostatnio o tą obwodnicę, bo to mnie zirytowało bardzo i że znowuż kolejna taka obietnica niezrealizowana, to jest interpelacja już zarejestrowana. Natomiast na interpelacji już mam bardzo dużo, bowiem no w tej chwili ja stawiam na interpelację jako narzędzie, bo ono mi rozpoznaje całą przestrzeń
I kolskie tematy też oczywiście poza tą obwodnicą będą, ale ja chciałbym koło widzieć właśnie w procesie transformacji. To znaczy, żeby koło... Ja w ogóle mam takie wrażenie, że koło jest w sensie beneficjów z Unii Europejskiej najsłabsze. Znaczy, że u Was jak gdyby najmniej tych środków jest europejskich. I zależałoby mi, żeby w tej procesie transformacji, żeby koło sięgnęło bardziej odważnie po te środki, ale to też zależy od koła. My możemy tworzyć tylko taką platformę, dzięki której koło będziemy mogli przybliżyć do tych środków, ale koło musi się za to zorganizować. Ale w Turku udało ściągnąć się inwestorów? W Turku udało się i nie ukrywam, że mam trochę w tym zasługi. Sprowadziłem firmę Kawasaki, która będzie inwestowała i będzie robiła na razie 200-megawatową, a w przyszłości 600-megawatową elektrownię gazową. Już wydzierżawili działkę na to. Ja Kawasaki, jak słyszę, rozgląda się, bo to jest światowa firma. Oni się rozglądają w naszym regionie, bo my stworzyliśmy, oprócz tej sprawiedliwej transformacji, o której mówimy, co jest instrumentem europejskim, stworzyliśmy takie pojęcie Wielkopolskiej Doliny Energii. W Wielkopolskiej Dolinie Energii jest cała Wielkopolska Wschodnia. Znaczy to jest nasza specjalizacja i teraz zgłaszamy, i tutaj też musimy to zrobić wspólnie z samorządami, brand, który zaczął funkcjonować w świecie, że tu jest region, w którym chcą inwestować w energetykę odnawialną, energetykę przyszłości, wodorową na przykład. Ona się staje coraz bardziej realistyczna. To jest perspektywa 10-20 lat, ale wcześniej, jak na przykład w Koninie pojawia się w tej chwili duży inwestor, bardzo duży, fabryka akumulatorów litowo-jonowych do samochodów elektromobilnych. To zaczyna ten brand działać i zaczyna ściągać, tak jak Kawasaki, Johnson Matthey do Konina, zaczyna ściągać inwestorów. Chciałbym, żeby ci inwestorzy znaleźli się też jeszcze w Kole przede wszystkim i w Słupcy. Cała Wielkopolska Wschodnia, żeby objęta była siecią takich nowych inwestycji proenergetycznych. Dziękujemy za wizytę, czyli teraz do zobaczenia przy okazji wizyty w Kole, być może kandydatki. Małgorzaty Tilawek-Błońskiej. Dziękujemy za uwagę.